Hej, 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 Wazari, w kolejnym odcinku Assassin's Creed Odyssey Game Plus na poziomie trudności najwyższym. Koszmar! I co? Jesteśmy w trakcie zrobienia zadania po Małych Piastach na czerwono. Został nam do odnalezienia jeszcze ostatni, trzeci polimarcha Neokles, który przebywa gdzieś na tej wyspie Delos, na której właśnie się znajdujemy. To jest, proszę bardzo, wyspa Delos. Postanowiłem stąd przemierzyć całą wysepkę, niedużą, kilometr ma zaledwie, widzicie, długości, w celu poszukania tego właśnie polimarchy. Zakładam, że będzie właśnie gdzieś w okolicach tego znaku zapytania, który właśnie tam zaznaczyłem, będzie gdzieś w tamtej części. Ale czego mamy sobie przy okazji nie obejrzeć wspaniałych widoków wyspy Delos. Może kiedyś się na nią wybiorę sam na piechotę albo samolotem. Gdzie tu jest lotnisko w ogóle, przepraszam? Czy to nie jest nasz znajomy? Jedziemy, jedziemy, przymierzamy wyspę Delos. Z pewnością już niedługo odnajdziemy naszego trzeciego polimarchę. O proszę, V się zaświeciło. Zatem spójrzmy. O, trochę w drugim kierunku jechałem. Mam ci, tchórzu. Dobra, mam cię, zjem cię. Czyli trochę w złym kierunku jechałem. Nie było, no, nie jest to tam na końcu. Ale jak się przyjadę, to co będę widział stąd? A, nie wiem, będzie pewnie jakaś jaskinia albo coś takiego. Jeszcze przyjdzie czas, że tam też pójdę. Póki co, proszę bardzo. Gospodarstwo Elais. I tutaj jest jakiś obóz. Spójrzmy z góry, jak to wygląda. To odznaczam oczywiście. Wyspa Delos, tak. Południe. Cypelek południowo-wschodni. Zatem do dzieła. Jeszcze widocznie nie wszystkich mam wykrytych, skoro mi to podpowiada. A no właśnie, skrzyneczka jakaś, jeszcze tam gdzieś coś. Proszę bardzo. Okej. Okay. Tych dwóch na raz to nie chciałbym na raz ich tam cykać, bo... Nie tam krzy... O jajku. No, wpadłem się na łucznika akurat, który przyjeżdżał do obozu. Paszek. Dobra. No. Tak przez cały obóz. No nie, no nie, no nie, no nie. Ojojojojoj. Się chłopaki rozkręcili. Nie. Dobra. Widzę, że to się inaczej nie rozwiąże, jak w ten właśnie sposób. Yeah.
Oczywiście, że zrobili zlecenie na mnie, tak? Już niedaleko jest ten gość, ale chcę go już odwołać. Nie chcę mieć z nim na razie nic do czynienia. Spadaj właśnie. Mnie tam łucznik męczył. Może jeszcze któryś sobie poleci. To easy. No chodź. Ukończymy gościa. Kapitana. Jeszcze tam już jest znowu ten, co ma na mnie zlecenie. Chodź, chodź, chodź tu niżej. Łuczniku. Właśnie. No muszę, nie pozwolę tego. Będę go musiał rozwalić tak czy inaczej. Nie udało mi się go zamknąć, bo chciałem. Ojejeje, mam tyle zmarnowanych ciosów. Jeszcze raz spróbuj go kopnąć. Ach, nie chcę lecieć, nie chcę lecieć, no. Trochę przyparty do muru. I nadal nie chcę spadać. Niestety. Ale muszę go pokonać. Nie ma pudła. Kopniaczek. No. Proszę sobie nie pozwalać, nie będzie to. Taka seryjka. No teraz spadł, ale niedaleko. No chodź, 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 chodź. Chodź. Co? No i przykład. Najemnik został pokonany. O, jakiś trop dotyczący jakiegoś następnego najemnika. Nieważne. Teraz co? Spalamy zapasy. No nie pali się? Dobra, może później. Najpierw jeszcze widzę, że mam tu się do pozbycia się kilku, co zostali. Nie wiedzieć czemu. To jest ten polimarcha cały. No gdzie on jest tam w środku? Ten też się do niego wchodzi. Okej. Zatem zajrzyjmy do gościa. Those soldiers are blood hungry. They want me dead. They say I'm a deserter. You look like a commander to me.
I don't recognize our army anymore. The things they do in the name of duty. You'll never survive on Delos. I have a ship. Can you fire a bow? I was an archer before I was a commander. And now you're an archer again. Find my ship, the Adrestia. A man named Varnavas will be waiting for you. He'll keep you safe. Zwerbowano. Spojrzę. Czy jest złoty? Jest złoty, hurra. Potem bierzemy go. No i co? Mam wrócić do... żeby skończyć zadanie. Kurczę, to był polimarcha. Dlaczego pieczęcie mi nie dał? Powinien dać pieczęcie. No dobra, żeby skończyć lokację, to muszę zniszczyć zapasy i jeszcze jednego skarba znaleźć. Zapasy, proszę bardzo. Strzał z płonącej strzały powinien podpalić to i ówdzie, to i tamto. Oczywiście zlecenie na mnie się robi coraz większe. Koniecznie lepiej uciekaj stąd. No, jeszcze jeden spichlerz tam. Gdzieś jeszcze jeden skarbeczek. Robię też, spływajcie lepiej. Gdzie jest skarbeczek ostatni? Jest. No tak, tak, już następny. Idzie po mnie. Okej, lokacja ukończona. Nie chcę, żeby mnie tu zobaczył w takim bez makijażu w ogóle. Dobra, spróbujmy go odwołać. Właściwie już 2,5 nawet. Dobra. I wracamy. Wracamy. Tylko gdzie? O, tutaj. To się może przeniosę. A, muszę wyjść z tego czerwonego miejsca. Dobra, z żółtego już się powinno dać. I to będzie prawdopodobnie koniec tego zadania. Mam nadzieję. Czy dostaniemy od tego dowódcy jeszcze jakieś? A może teraz się z nim umówimy na randkę? Tak jak z jego dziewczyną. Doskoczę? Nie doskoczę. What are you and your men doing out in the open? The Athenian cowards are too afraid to attack anyone on their sacred lands. We like coming here to taunt them. Spartans, you're all the same. I take that as a compliment. You haven't asked me about the commanders. I already heard. Their forces are in chaos and their soldiers are defecting. Sparta owes you. I owe you. Careful. You never know what I'll ask for. Ah, try me. No co? I would ask for Kira. Kira? And you. I want you both, Thaletas. I know the way you two feel about each other, but... Cassandra, I... Maybe we should focus on the war. Dobry motyw. Spartans. All war and no play.
Nie wierzę. You've done much for the rebellion and Sparta, but I sailed to these islands for Kira. You have honor, Thaletas. You don't know what you're missing, but you have honor. Mogą być tak fajne, co? To będzie ukończone pomalek piasek na czerwono. Zatem do następnego odcinka. Zapraszam.